Mariusz Kozowski. Witam serdecznie i noworocznie. Mam nadzieję, że już wszyscy jesteśmy w zdrowiu i w komplecie. Dzisiaj w programie przypomnę sylwetki aut, które pojawiły się w minionym roku. Proszę przyjrzeć się uważnie i oddać głos na ten samochód, który podobał się Państwu najbardziej. Ja czekam na głosy, nagrody czekają. max50@autograf.pl. A w dalszej części programu nowa Skoda Superb w wersji hybrydowej. Zapraszam serdecznie. Opel Corsa. Już na pierwszy rzut oka widać, że najnowsza wersja miejskiego Opla to świeża karta w historii tego modelu, produkowanego od 1982 roku. Ładna, zgrabna i powabna. Citroen C5 Aircross. Modne proporcje, świetna stylizacja z charakterystyczną twarzą, wiele ciekawych detali. Wszystko to sprawia, że pod względem wyglądu C5 Aircross natychmiast staje się liderem marki. SsangYong Coranto. Jest całkowicie nową, od początku zaprojektowaną nowoczesną konstrukcją. Samochód emanuje siłą oraz energią i zapewnia doskonałą dynamikę jazdy, która sprosta najśmielszym oczekiwaniom. Volkswagen Tiguan. Sportowa stylistyka auta zachęca do rozpoczęcia jazdy. Ekscytująca, dynamiczna przejażdżka Tiguanem z opcjonalnym sportowym zawieszeniem potrafi przyprawić o dreszcze. Skoda City Go iV. Czeska propozycja otwiera nowy rozdział w historii marki. Pierwszy całkowicie elektryczny samochód Skody. Ford Puma. Stylowy, usportowiony. Ponętna stylistyka kompaktowego crossovera skrywa wnętrze o nadzwyczajnej funkcjonalności, którą dodatkowo zwiększają przemyślane rozwiązania transportowe w tylnej części kabiny. Opel Astra. Za sprawą kilku przyciągających uwagę stylistycznych zabiegów wygląda bardzo dynamicznie i lekko. Zupełnie nowe wydanie to po prostu lekka konstrukcja wpływająca na zwinne prowadzenie i lepszą zwrotność. Mercedes GLC Coupé. Blisko co czwarty Mercedes sprzedawany w Polsce to GLC. Licząc obie wersje nadwoziowe, jest najpopularniejszym SUV-em klasy premium w kraju. Zarówno klasyczna wersja, jak i coupé nadal prezentują się atrakcyjnie. Dzięki nowościom technologicznym są równie świeże co wszystkie inne modele Mercedesa. Peugeot 2008. Stał się znacznie dojrzalszy od swojego poprzednika. Wygląda świeżo i atrakcyjnie, a do tego sporo urósł. Podczas dynamicznej jazdy zapewnia pełną stabilność, w zakrętach niemal się nie przechyla. Toyota CHR. Jeden z ulubionych miejskich crossoverów w Europie i w Polsce doczekał się pierwszych zmian. Pod maskę trafiła nowa, mocniejsza jednostka napędowa oraz rozwiązania z dziedziny nowoczesnych technologii. Opel Corsa e. Znany już model, tym razem w wersji całkowicie elektrycznej. Układ napędowy Corsy pozwala na maksymalną przyjemność z jazdy bez emisji spalin. Frajdę z prowadzenia w tym przypadku zapewnia elektryczny silnik generujący 136 koni mechanicznych. Peugeot 5008. Przeszedł gruntowny remont względem pierwszej wersji. Samochód ma całkowicie nowy wygląd, znacznie bardziej dopracowany wnętrze i stał się przestronniejszy. Prowadzenie również zostało poprawione i wygląda na to, że ten model został udoskonalony prawie pod każdym względem. Na pokład może wziąć 7 osób. Hybrydowa Honda CR-V jest pierwszym SUV-em Hondy w Europie wyposażonym w hybrydowy układ napędowy, obejmujący dwa silniki elektryczne, silnik benzynowy i przekładnię bezpośrednią zapewniającą wysoki poziom wydajności. Hybrydowy Opel Grandland X. Trzeba przyznać, że jest bardzo zgrabnym autem, a styliści Opla zadbali o to, by wyraźnie odróżniał się od francuskiego krewniaka. Jak na dłoni widać zatem, że mamy do czynienia nie tyle z oszczędną hybrydą, co z SUV-em o sportowych wręcz aspiracjach. Toyota Pro Ace City Verso. Uniwersalna, pojemna i praktyczna. Nazwa tak długa, jak długa lista możliwości tego auta. Peugeot 2008e. Całkowicie elektryczny samochód miejski z zasięgiem do 300 km. Jest bardzo zwrotny, dynamiczny, a jednocześnie na tyle obszerny, że może nim wygodnie podróżować 5 osób. Mercedes GLB. To nowość w alfabecie Mercedesa, bowiem ten model tworzy nowy segment w gamie gwiazd. Jest przedstawicielem modnego trendu crossoverów, ale z wyraźnymi aspiracjami do miana SUV-a. Może zabrać 7 osób. Hybrydowa Honda Jazz. Patrzy się na nią z dużą przyjemnością. To po prostu bardzo świeży, miły dla oka przedstawiciel segmentu B z dwoma silnikami elektrycznymi oraz spalinowym i nowoczesnymi technologiami na pokładzie. Skoda Octavia Kombi. To jeden z najczęściej wybieranych samochodów w Polsce. Gigantyczny awans technologiczny, znacząca poprawa jakości wykończenia, a także kolejne postępy wydawałoby się w wywindowanym przez Skodę aspekcie praktyczności i przestronności w segmencie.
hybrydowy Peugeot 3008. Sylwetka samochodu jest nowoczesna i agresywna, dominują w niej charakterystyczne przednie reflektory i tylne lampy oraz wznosząca się linia boczna, ciekawy zespół napędowy złożony z trzech silników. Toyota Yaris powstała zupełnie od początku. Rozkwitła, nabierając urody i werwy, jakiej do tej pory w tradycyjnych odmianach nie miała. Toyota Yaris czwartej generacji jest dostępna wyłącznie jako pięciodrzwiowy hatchback, także jako hybryda. Citroen C3 to trzecie wcielenie modelu. To miejskie auto, które z jednej strony urzeka elegancją, ale z drugiej strony jego kolorowe akcenty rozweselają i po prostu cieszą. Dzięki możliwości konfiguracji kolorystycznej każdy znajdzie coś dla siebie. Hybrydowy Mercedes GLE to jeden z największych SUV-ów tego producenta, który konsekwentnie rozwija gamę EQ Power. Nowoczesny luksus na asfalcie, jak i poza utwardzonymi drogami, to przesłanie, jakie niesie za sobą design nowego GLE w wersji plug-in. Volkswagen ID.3. Zupełna nowość. W pełni elektryczny samochód. Duża przestrzeń, nowoczesne technologie, zasięg do 420 km. Auto prowadzi się fenomenalnie, jest niezwykle zaskakująco wręcz zwinne. Co ciekawe, napęd na tył. Mustang Bullitt. Nietuzinkowy wygląd, potężny 5-litrowy silnik V8, napęd na tył, ręczna skrzynia biegów i 460 koni mechanicznych do ogarnięcia. Piękne auto, dzika jazda legendarnym samochodem w nowoczesnym wydaniu. Pojazd dla koneserów. Hybrydowy Citroen C5 to pierwsza hybryda typu plug-in tej marki. To bardzo komfortowy samochód klasy SUV z dużymi kołami, zwiększonym prześwitem oraz wyglądem podkreślającym solidność i siłę. Komfortowe zawieszenie oraz świetne fotele to jego mocne strony. Hybrydowy Peugeot 508 to druga generacja modelu. Zamiast kosmetycznych zmian mamy zupełnie nowy samochód z wieloma ciekawymi i praktycznymi rozwiązaniami, ale przede wszystkim świetnym wyglądem i napędem hybrydowym. To które auto podobało się Państwu najbardziej? Czekam na głosy. max50@autograf.pl. Elektromobilność to obecnie temat numer jeden i wydaje się, że od tego kierunku nie ma już odwrotu. Elektromobilność dla mnie kojarzy się z ekskluzywnością na razie. Czy to trafi pod strzechy za naszego życia? Myślałem, że powiesz, że z sokowirówką. Czy to trafi? Musi trafić. Dlatego, że jesteśmy w takim niestety punkcie naszego życia, globalnie rzecz ujmując, że nie mamy odwrotu. To nie jest kwestia mody, to nie jest kwestia tego, że może to jest tańsze, droższe, jeszcze kręcimy nosem, jeszcze tego nie rozumiemy. To jest kwestia naszego być albo nie być. To są po prostu twarde dane. Dynamika zmian klimatycznych jest taka, że to zagraża nie tylko mi, tobie, komuś tam oglądającym ten program, tylko po prostu całe społeczeństwa wyginą. To są sprawy związane naprawdę z pewnego rodzaju zagrożeniem w skali światowej. My, myśląc o ekologii, myślimy o zmianach klimatycznych typu, że jest susza w Polsce, że jest bardziej gorąco, upały są jakieś, których nie było, że burze są bardziej gwałtowne, ale za tym, patrząc szerzej, pójdą zmiany takie, że woda będzie towarem deficytowym, strategicznym i kto nie będzie miał wody, a będą takie rzesze społeczeństw na świecie, że będzie po prostu głód wody wywoływał wojny. To, że mamy dzisiaj sprawy związane z, powiedzmy, emigracją związaną z ekonomiczną stroną, to jest jedno, ale będzie emigracja po prostu za życiem, za wodą. I ten problem, myślę, jest na tyle ważny, że jeżeli my sobie to uświadomimy, to dopiero wtedy zrozumiemy, jak ważne będzie, jak ważne będą nasze przyzwyczajenia związane z komunikacją, motoryzacją, silnikami spalinowymi, emisją gazów itd., itd. Ale no mówisz jak ortodoksyjny ekolog, a nie człowiek, który kocha zapach benzyny. Kręcą cię takie samochody? Chciałbyś iść elektrycznym pojazdem? Bardziej kręci mnie życie. Jeżeli mam alternatywę żyć krócej, zanieczyszczać to życie i tak dalej, cieszyć się tym, do czego się przyzwyczaiłem,
no to wolę to zmienić, żeby żyć trochę dłużej. Być może, nie wiem, czy ten świat będzie lepszy, gorszy, jakikolwiek, ale jakoś, nie wiem, no mam tendencję taką, żeby nie myśleć tylko o sobie. Oczywiście być może technologia da nam jakieś inne formy, bo my się przyzwyczailiśmy do tego, że to będą samochody elektryczne. Ale jest masę innych rozwiązań. Najbardziej ekologiczne rozwiązanie w takim ogólnym, powiedzmy, pojęciu emisyjności i ekologii to jest CNG, które było stare, niedocenione. Masę krajów trzeciego świata nawet, bo ostatnio byłem właśnie z wypadem w kraju w Nepalu i tam już w latach 80. komunikacja miejska, te takie busiki, które tam nagrywaliśmy, poruszały się na gaz CNG. Oni to już rozumieli wcześniej od nas. Ale czy to elektryczne, myślisz, że zejdą do takiego poziomu, będą kosztowały 40 tysięcy, że w cenie kompaktu będą, że każda rodzina będzie mogła sobie kupić takie auto w najbliższym czasie, nie mówię, że za 100 lat. W najbliższym czasie nie. Problemy są dwa. Nie problem technologiczny. Problem jest mentalny. W ludziach, w nas jest problem. I mentalność dwóch bardzo ważnych grup społecznych. Pierwsza grupa społeczna to my, odbiorcy, konsumenci. Musimy to zrozumieć i wskoczyć na zupełnie inne tryby, że to jest konieczność. Do tej konieczności niestety będą musieli nas w jakiś sposób zmusić. Metoda kija i marchewy. Z jednej strony motywacja, czyli dopłaty, ceny niższe, tego typu rzeczy. Z drugiej strony kary, czyli zakaz wjazdu do miast, parkowanie, droższe, te wszystkie rzeczy. Masę różnych tych rozwiązań, ale z drugiej strony o tym decydują ludzie, którzy też mentalnie muszą się zmienić. Dopóki polityka, od której bardzo dużo zależy, przede wszystkim jeżeli chodzi o decyzyjność, będzie zajmowała się tym, żeby tworzyć prawo, tworzyć pewne reguły gry, w których wszyscy jesteśmy, które ma służyć tylko temu, żeby oni tam byli, to tu się nic nie zmieni. Dlatego, że decyzje wymuszające pewne proekologiczne rozwiązania będą nieakceptowalne społecznie. Po prostu. Jeżeli ja będę zmuszony do tego, żeby kupić elektryczny samochód, albo żeby nie móc parkować, nie móc wjechać, to będzie nieakceptowalne społecznie. Dopóki politycy nie zrozumieją, o co idzie gra tak naprawdę, że zarządzanie państwem to nie jest rządzenie ludźmi, no to tutaj nic się nie zmieni. Ja niestety jestem sceptyczny, że niestety czeka nas ekologiczny jakiś, powiedzmy, kataklizm, a przesiadka na samochody ekologiczne, powiedzmy, nie tylko elektryczne, szybko nie nastąpi. Prędzej nastąpi koniec świata. Chyba nie ma obecnie producenta, który nie miałby w swojej ofercie samochodu hybrydowego bądź elektrycznego. Skoda Superb od lat jest w czołówce popularności aut klasy średniej tak w Polsce, jak i w Europie. Najnowsza generacja Skody Superb jest dostępna także w wersji hybrydowej typu plug-in, czyli do ładowania z gniazdka. Skoda Superb iV należy do zelektryzowanej rodziny czeskiej marki, jest hybrydą typu plug-in z możliwością ładowania sporej baterii z sieci. Dzięki temu można korzystać zarówno z ładowarek przeznaczonych dla typowych elektryków, jak i z gniazda domowego, by do pracy pojechać bezemisyjnie. Skoda Superb nie bez powodu zaledwie kilka lat zdążyła sobie wyrobić opinię auta o niecodziennych właściwościach przewozowych. Już pierwsza generacja z 2001 roku imponowała rozmiarami i wygodą. Przy drugim wcieleniu z 2008 konstrukcja urosła, wnętrze zrobiło się ekskluzywniejsze, przybyło parę silników, a do tego poszerzono ofertę o znacznie bardziej wszechstronne nadwozie kombi. Przez 7 kolejnych lat Superb zjeżdżający z zakładów w Kwasinach coraz częściej zaczął parkować pod prywatnymi domami, stawać na miejscach zarezerwowanych dla kadr kierowniczych, wozić polityków czy trafiać na użytek firmowych flot. W ciągu zaledwie paru lat Superb na stałe wpisał się w krajobraz polskich dróg. Patrząc z zewnątrz na Skodę Superb, trudno będzie odróżnić jej hybrydową wersję od zwykłej. Tak naprawdę różni je tylko znaczek iV z tyłu oraz dodatkowe gniazdo w grillu, przez które można połączyć się z zewnętrznym źródłem zasilania.
Akumulator w Superb IV o pojemności 13 kWh można ładować na przykład nocą z wykorzystaniem standardowego domowego gniazdka elektrycznego. Zajmuje to wówczas około 5 godzin. Korzystając z bardziej wydajnej ściennej stacji ładowania można naładować akumulator w 3,5 godziny. Wymiary wewnętrzne, rozstaw osi i wielkość bagażnika pozostały takie same. Superb to samochód oferujący wystarczającą ilość miejsca zarówno w kabinie, jak i w bagażniku. Pojemność kufra wynosi 485 litrów. Z tyłu bez problemu rozpoznamy nowy model, bo zamiast logo na pokrywie bagażnika umieszczono rozstrzelony napis Skoda. Nowe klosze świateł, nowe w stosunku do poprzednika. Uwagę zwraca również nieregularny kształt reflektorów i nadzwyczaj wyraziste przetłoczenia dodające świeżości i oryginalności. Linia auta opada łagodnie, zrywając z klasycznym wyglądem sedanów na rzecz nadwozia typu coupé. Zwieńczeniem bryły Superba jest wygląd tylnej części auta, który z powodzeniem wpisuje się w nowy charakter designu Skody. Superb został wyposażony w reflektory Full LED Matrix, po raz pierwszy zastosowany w seryjnym modelu Skody. System ten wykorzystuje kamerę w przedniej szybie, aby wykrywać zbliżające się pojazdy, osoby oraz obiekty odbijające światło i automatycznie wyłącza poszczególne jego wiązki. Dzięki temu zapobiega oślepianiu innych użytkowników drogi. Drugą stroną medalu wygody Superba jest jego wnętrze. Obszerność panującą w kabinie czuje się niemal w każdym zakamarku. Już druga generacja była ogromna jak na swój segment D i nazywano ją władczynią przestrzeni. Obecna trzecia ewolucja w porównaniu z poprzednikiem ma jeszcze 8 cm większy rozstaw osi i jest o ponad 2 cm dłuższa. Ani z przodu, ani z tyłu nikomu miejsca nie zabraknie. Wielkość drzwi ułatwia wsiadanie i wysiadanie, kanapa jest naprawdę duża i wygodna. Przedział za środkowym słupkiem B daje imponujący komfort podróżowania. Auto dysponuje ogromem przestrzeni wewnątrz. Jeśli na przednim fotelu siada osoba o wzroście nieco ponad 1,80 m, to za nią zmieści się bez problemu ktoś znacznie wyższy. Nikomu nie zabraknie miejsca nie tylko na nogi, ale i nad głową. Obszar pozwala na wyciągnięcie nóg i potrafi przebić w tym zakresie ofertę limuzyn z wyższej segmentowej półki. W kabinie Skody Superb IV jest trochę więcej różnic, bo ta wersja ma na przykład inne wyświetlacze dostarczające kierowcy takich informacji jak zużycie energii, poziom naładowania akumulatora lub szczegółowe dane dotyczące odzyskiwania energii podczas hamowania. Ponadto wersje IV odróżniają specjalne przyciski dla trybu elektrycznego i sport. Wszystko w kabinie zostało wykonane z dobrych tworzyw i jest ładnie spasowane. W kilku miejscach użyto też dekoracyjnych srebrnych wstawek. Ergonomia, jak to bywa w Skodach, wypada wzorowo, bo rozłożenie przycisków skrupulatnie przemyślano. Siedząc za kierownicą można się poczuć niczym w zaciszu domowej kuchni, gdzie intuicyjnie sięga się po przyprawy i przyrządy. W dobraniu najbardziej odpowiedniej pozycji pomaga regulacja ślizg w każdą ze stron, tak samo jak ustawiana dwukierunkowo zgrabna kierownica i podnoszony podłokietnik z przesuwaniem. Hybrydowy zespół Superba IV łączy benzynowy silnik 1.4 TSI o mocy 156 koni ze 115-konną jednostką elektryczną. Razem daje tę moc systemową 218 koni mechanicznych i systemowy moment obrotowy 400 Nm. Całość napędza przednie koła przez 6-stopniową przekładnię DSG i łączy się z 50-litrowym zbiornikiem paliwa oraz umieszczonym pod kanapą akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 13 kWh. Ten ostatni sprawia, że deklarowany zasięg w trybie całkowicie elektrycznym wynosi około 55 km. Dzięki czemu Skoda Superb IV ma być zdolna przejechać 100 km spalając mniej niż 2 litry paliwa na 100 km. Jest więc najoszczędniejszym i najbardziej ekologicznym wariantem w gamie modelu. Kiedy pracują oba motory, np. podczas dynamicznego przyspieszania, moc z silnika elektrycznego zapewnia dodatkowe wspomaganie silnika spalinowego w celu zwiększenia jego osiągów. Oznacza to, że samochód jest w stanie przyspieszać do setki w 7,7 sekundy, a jego prędkość maksymalna to 224 km na godzinę. Aby móc doświadczyć tego poziomu dynamiki, należy wybrać tryb Sport za pomocą funkcji wyboru profilu jazdy lub za pomocą przycisku w konsoli środkowej. Standardowo Superb IV uruchamia się i porusza w trybie elektrycznym. Tryb hybrydowy można uruchomić przyciskiem lub włączy się on automatycznie, gdy prądu w akumulatorze będzie już bardzo mało. Co istotne, Skoda nie zużywa całej dostępnej energii, lecz zostawia sobie margines po to, by nawet w stanie bliskim jej wyczerpania tryb hybrydowy był funkcjonalny, to znaczy pozwalał ruszać i okresowo poruszać się na silniku elektrycznym. Ogranicza to zużycie benzyny nawet wtedy, gdy kierowca nie doładuje akumulatora z zewnętrznego źródła. W
trybie elektrycznym Superb IV ma zadowalającą dynamikę. Przy delikatnym operowaniu pedałem gazu rozpędza się w sam raz do miasta, ale wystarczy wcisnąć go powiedzmy 3/4, auto zaczyna całkiem dziarsko nabierać prędkości. Maksymalnie na elektryku można podróżować z prędkością 130 km na godzinę. Hybrydowy napęd dobrze pasuje do zrównoważonej natury Superba, waży 150 kg, ale nie czuć tego podczas tłumienia nierówności i zwyczajnej codziennej jazdy, w czym zasługa seryjnego zawieszenia adaptacyjnego. Jego uwzględnienie w standardowej specyfikacji to bardzo dobra decyzja. Skoda harmonijnie i cicho połyka nierówności nawet w trybie sport nie jest przesadnie twarda. Jej układ kierowniczy jest zrelaksowany, jednak w szybko pokonywanych zakrętach okazuje się bardzo precyzyjny. Hybrydy typu plug-in wymyślono po to, aby nie tylko zwiększać zasięg takiego modelu. Z w pełni naładowanym akumulatorem i pełnym zbiornikiem paliwa kierowcy mogą pokonać nawet 930 km bez przerw na tankowanie. Hybryda typu plug-in daje oszczędności w mieście, ale umówmy się, Skoda Superb nie jest typowym autem miejskim, jednak sprawdza się także w eleganckiej limuzynie, pozwala zaoszczędzić, a na autostradzie daje dodatkowego kopa. To już wszystko w tym programie. Zapraszam na kolejny premierowy, jak zwykle za 2 tygodnie. Szerokie i bezpieczne drogi. Do zobaczenia.